pokoju duchowego między innymi. Żegnam Państwa, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję. Moją ulubioną wróżką jest Edyta Ostrowska. No po prostu jest tak przemiłą osobą, jest tak ciepła. Myślę, że rozumie ludzi. Wróżka Edyta przede wszystkim swoją sympatią, no, ciekawymi programami o runach. Najbardziej mi odpowiada, tak czuję z wyczucia, intuicyjnie jakoś tak. I co mam ci wyczarować, czarodziejko? Bo na razie to mi wychodzi maluteńka torbielka. Jeżeli śpię, to wciskam je gdzieś w to w ścianę. Powiesz, to jest bardzo typowe wtedy, kiedy dusze się pojawiają w domu. To wcielenie będzie cię kosztowało wiele wysiłku, wiele trudu po to, żeby wyczyścić swoją karmę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja mam na imię Radek. A ja mam na imię Rafał. I w każdą środę. I w każdy piątek. Zapraszamy was punktualnie o godzinie 19.15 na program pod tytułem Rozsypanka. A w Rozsypance znajdziecie mnóstwo wspaniałych konkursów i mnóstwo wspaniałych nagród. Wysyłajcie do nas SMS-y pod numer 7235, a w miejsce treści wpisujcie słówko tak, kropkę i swoją odpowiedź. Także piątek i środa o 19.15 zapraszamy. Musicie być wtedy z nami. Witam Państwa, nazywam się Małgosia Garnuszek i pracuję z runami. Runy są to magiczne znaki, energie i pozwalają mi one na wgląd w przyszłość, ale również pozwalają na poprawę naszego życia. W związku z tym, jeśli Państwo chcecie poznać energię run, jeśli chcecie poprawić coś w swoim życiu, otworzyć się na nowe, wspanialsze rzeczy, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z Państwa w sobotnie wieczorne programy o godzinie 20.30. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry.
już minęła 14 z Centrum Dowodzenia Antykryzysowego. Witam Was bardzo serdecznie, Paweł. I tak jak widzicie, właśnie rozpoczynamy obronę Ziemi, czyli naszą interaktywną grę o nazwie Astronauci. No i tak naprawdę to Wy możecie być tymi astronautami, bo tylko Wy jesteście w stanie tę Ziemię obronić. Tak jak widzicie, w tej chwili do Ziemi zbliżają się duże ilości dużych kamieni, czyli meteorytów. Aby rozpocząć obronę Ziemi, po pierwsze, trzeba wysłać SMS w treści wpisując UFO Start Spację i Wasze imię bądź pseudonim. Takiego SMS-a należy wysłać pod 7260. Wtedy już wstępujecie w szeregi obrońców Ziemi i kolejne SMS-y, za pośrednictwem których wysyłacie swoje 100-megatonowe bomby jądrowe, ładunki, które od nas otrzymujecie w ilości tak naprawdę dowolnej, to tylko zależy od Was. Żeby taki ładunek wysłać, wysyłacie SMS, w treści wpisujecie UFO, spację i kąt w stopniach, pod którym chcecie, żeby ten ładunek powędrował. Kąty macie rozpisane wokół Ziemi. Teraz widzicie, że gdzieś tak między 90 a 135, no spora ilość kamieni właśnie się zbliża i uderza w Ziemię. Każde takie uderzenie oczywiście powoduje jakiś tam procent zniszczeń i chodzi o to, żeby ten procent był jak najmniejszy. Przypominam, że te planety, które widzicie również oprócz Ziemi, posiadają swoją grawitację. No i oczywiście ta grawitacja powoduje, że tor waszego pocisku się będzie odchylał. No i oczywiście kolejna sprawa to te duże kamienie będą przy jakby zestrzeleniu rozpadały się na kamienie mniejsze. O tym też trzeba pamiętać.